Cześć, witajcie kochani. Po dłuższej przerwie zrobiłam sobie noworoczną przerwę i w sumie nagrywałam wam takie przebitki jakby z tygodnia, więc zobaczcie sobie, co tam się działo w ciągu tygodnia. Chcę pokazać kukurydzę. Mogę lekko uchylić rąbka tajemnicy. Proszę bardzo, kukurydza. I co do takiej kukurydzy, czym przyprawiasz? Sól? Oliwą? Oliwa? Sól i pieprz. Sól i pieprz. Tylko. Będzie mi tak żal tej choinki, żeby ją rozebrać. Jak co roku ten sam taki dylemat. Jeszcze nie mam czegoś takiego, że się nasyciłam, przesyciłam i już mnie wkurza. Jeszcze nie mam. Tym bardziej, że dzisiaj, słuchajcie, spadł śnieg. Spadł śnieg i zrobiło się tak świątecznie, że chyba będą powtórzone święta. Będzie powtórka. Święta minęły za szybko. Nie tańczcie tu. Święta minęły za szybko. I żądam powtórki. Kroisz pizzę? Wow. Smacznego! Cześć kochani, chciałam powiedzieć vlogmas. Vlog dzień kolejny. Muszę wam pokazać te cuda. Myszka. Zaraz ona tu coś potłucze. Ej. Udało nam się wyrwać taki cały komplet bawarskiej porcelany. China Blue edycja. Proszę bardzo. Na moje, po prostu ja jestem, bo muszę tu trochę kontrolować, bo zaraz będzie wszystko latać. Także chciałam wam tylko to pokazać, jak wyglądają te zestawy. Proszę bardzo. Brakowało nam czegoś takiego w domu i mieliśmy zestawu do kawki porządnego. Ten jest na 12 osób. Proszę bardzo, filiżanka. Podstawka. I to, kochani moi, pani oddawała za darmo, ponieważ dostali to w spadku. Nie wiadomo od kogo. No i po prostu nie będą używać. Więc chcieli się tego pozbyć. Ja się zgodziłam to przejąć. Także zobaczcie. Jestem mega szczęśliwa, bo strasznie mi się podoba ta właśnie niebieska porcelana. Bardzo. Poradź sobie, Melasiu. Jak to szósty raz wsadziłaś do środka, to sama sobie wyjmiesz. Zobaczcie, zniknęło już tło. Jest tu mega pusto się zrobiło. Jutro sprzątam ozdoby świąteczne z bólem serca. Nie pokazuję wam się, bo jestem po kąpieli w turbanie. W mokrych włosach. I po prostu sobie to wszystko wyjmę. Wymyję. I znajdę na to miejsce u nas w kredensie. Okej. To tyle.
Siedzimy tradycyjnie. Moja misia przyszła, potargana misia. Potargana, bo nie chce się czesać, tak? Tak. Nie chcesz się czesać? No. Nie lubisz kitków, gumek, spinek, opasek, prawda? Nie. Idę sobie zrobić kawkę, a ty oglądaj bajkę, tak? Także tak, słuchajcie, spadł śnieg. Chyba jakoś 2 stycznia, czy coś takiego. I w ogóle ten śnieg miał padać codziennie. No i nie padał. Padał tylko w ten jeden dzień i to, co napadało, to leży. I nic więcej nie przybyło. A szykowaliśmy się, słuchajcie, na zimę stulecia. No ale widzicie, no tak to jest. Jadę dzisiaj do lekarza, dokładnie do ginekologa. I bardzo to przeżywam, bo już dzisiaj nawet gadałam z moją Ewką, że po prostu to jest najgorsze badanie ever chyba. I dziwię się, że jeszcze po prostu w dobie XXI wieku, gdzie po prostu wszystko poszło tak bardzo naprzód, to te badania ginekologiczne są jeszcze takie, wiecie, za murzynami daleko. Ja tak gadam, bo nie lubię tego badania po prostu. I uważam, że... Uważam, że jeżeli wymyślą wizyty ginekologiczne i badanie, wiecie, tak jak się w ciąży bada przez taki właśnie, przez USG, to będę chodzić regularnie i się badać. A jak na razie mam z tym problemy, wiecie, to są kobiece sprawy i każda kobieta powinna dbać o te sprawy i myślę, że połowa z nas, z dziewczyn, zaniedbuje te sprawy tylko dlatego, że to badanie jest takie niezręczne, krępujące, czasami bolesne. No ale słuchajcie, trzeba. Tym bardziej jak się jest po porodzie, po ciężkim porodzie z komplikacjami, no to po prostu trzeba o siebie, słuchajcie, dziewczyny, zadbać. Także jadę, mam też kilka spraw do obgadania z panem doktorem. Itp. itd. Także dzisiaj już żyję tą wizytą, martwię się, w sensie, wiecie, martwię się nie o siebie, tylko o to badanie, że wiecie, że no nie lubię, no nie lubię, nie lubię, nie lubię. I tak, co by tu z takich informacji wam jeszcze przekazać, że poszukuję, słuchajcie, rowerka stacjonarnego, chciałabym ruszyć dupę, ale ja jestem taka, że do aktywności fizycznej nie ma żadnej mocy, która by mnie zmusiła. Ja po prostu jak oglądam Charlotte T. I ona tam właśnie mówi o tym, że no nienawidzi ćwiczyć, że ona może się katować dietą, może naprawdę jeść mniej, może jeść tylko do 17, potem już nic, ale do ćwiczeń nikt nie jest w stanie jej zmusić, bo ona po prostu tego nienawidzi. Ja zawsze jak to oglądam, to sobie myślę, Boże, ja też tak mam. Naprawdę, po prostu wszelka aktywność fizyczna, ja wiem, że to jest dobre i że to jest zdrowe i powinno się, ale powiem wam szczerze, że ciężko. Mam na przykład taki zapał, że się wezmę i coś ćwiczę, albo chodzę na spacery, albo gdzieś tam, wiecie, taki szybki marsz, albo w domu robię jakieś tutaj ćwiczenia. I tak szybko jak się zapalam, tak szybko wygasam. No. Też mam trochę taki mały uraz, słuchajcie, bo pamiętam jak przed ciążą to jeszcze było, miałam od lekarza jakby karnet na trenera personalnego na siłownię, żeby spróbować z trenerem personalnym sobie porobić ćwiczenia. I pamiętam, że po 2 takich ćwiczeń z trenerem, 3 w tygodniu, ważyliśmy się przed i po. I słuchajcie, ja po tej siłowni przytyłam kilo. I pan trener, pamiętam jak dziś, powiedział, że po prostu wychodzi na to, że ćwiczenia nie są dla mnie, w sensie takie na siłowni, że po prostu spalam bardzo dużo. Co, Misiu? To? No nie, tego nie możesz, bo to wczoraj... Zobaczcie, jakie ładne. I to stoi w ten sposób.
płyn, bo robimy pranie. Proszę bardzo. Takie. Na wodę to jest chyba. No ale tego nie wolno, misiu, bo to jest mamusi, tak? No i w każdym bądź razie ten pan trener powiedział, że właśnie takie ćwiczenia wywołują u mnie metabolizm, który mam dosyć szybki, wywołują u mnie... Zacięłam się, stop. Że taki zmożony wysiłek fizyczny powoduje u mnie, że po prostu spalam więcej energii i więcej jem. I faktycznie coś w tym było, to po pierwsze, a po drugie bardzo szybko tkanka tłuszczowa zamienia mi się w tkankę mięśniową, stąd po prostu też właśnie te dodatkowe kilogramy. Dobra, robimy sobie kawkę. Kawkę w mojej filiżance. Mini też będzie miała kawkę, oczywiście, także robimy sobie kaweczkę razem. Przegrałam walkę z moją córką. Ona też chce kawkę. W sensie, wiecie, kawkę w tej filiżance ozdobnej. To jest moja krew, no ewidentnie, no co tu dużo. Także. Proszę bardzo, misiu, mamusia będzie ci też robić tutaj. Tutaj już, słuchajcie, chowam dzisiaj ozdoby świąteczne, to są sąsiadki talerz. I tak pomału zbieram wszystko po domu. I pisałam dzisiaj post na Instagramie. Swoją drogą, kochani, zapraszam was serdecznie na mojego Instagrama o tym, że porobiłam porządek w filiżankach i te, które nie były do pary i te, które były brzydkie, ciężkie i w ogóle, chociaż ja mam manię na filiżanki i na kubki i ja te kubki dość często przeglądam i dość często robię, wiecie, taki przesiew w tych kubkach, no to jeszcze tam znalazły się po prostu takie trzy, które mi nie pasowały i po prostu my to wszystko pakujemy i będziemy mieli to na wiosnę na działeczce. Jedziemy z kawusią. Proszę. Mamy. Rzucałaś? No dobra, trudno. Chodź, uważaj. Pięknie. Zdrówko. Zdrówko. Okej. Okay. Pijemy. Powolutku, tak? Nicht mehr mit. Glaub dir nicht, wie sehr du mich vermisst. Glaub bloß nicht, dass ich da für dich bin. Ja, ich hätte gedacht, dass du mich liebst, ja. Ich hätte gedacht, dass ich auch mal Glück verdient hab. Doch jetzt weiß ich, dass für dich das nur ein Spiel war. Ich bin der Verlierer, ich bin der Verlierer. Ich hätte gedacht, dass du mich liebst, ja. Ich hätte gedacht, dass ich auch mal Glück verdient hab. Tak, z takich nowości to nie jestem jeszcze pewna na 100%, bo to chyba dzisiaj zapadnie decyzja, ale już wczoraj coś widziałam w wiadomościach, że Niemcy przedłużyli lockdown do 31 stycznia. Także jeszcze do końca stycznia będziemy mieli pozamykane wszystkie sklepy oprócz spożywki, aptek i banków. Mama! I teraz sprawa jest tego typu, że
że z jednej strony dobrze, słuchajcie, obiło mi się o uszy coś takiego, że po prostu oni twierdzą, że lepiej jeden tydzień dłużej niż o tydzień za krótko, bo to się nigdy nie skończy. I słuchajcie, ogólnie ciężko, wiecie, bo ja już sama bym gdzieś wyszła, wyszłabym gdzieś sobie do sklepu na zakupy, wyszłabym sobie, nie wiem, do Ikei. Mam kilka spraw do kupienia w Kiku, wiecie, Melania mi tu powyrastała jak na złość po prostu z bucików, spadł śnieg, nie mieliśmy dla niej w ogóle zimowych butów, bo w Niemczech zimy nie są takie popularne, tam gdzie mieszkaliśmy w Gronau przez na 6 lat tylko raz takie kilka dni była zima, a tak to po prostu zawsze jest ciepło i pogoda jest raczej jesienna. Także nie jesteśmy przygotowani, nawet gdyby teraz jakiś tylko, kurczę, nie wiem, śnieg, lawina, nie wiadomo co. Mam też do Teddy'ego kilka spraw do kupienia, pokończyły mi się, wiecie, różne takie ozdóbki do pakowania zdjęć dla klientów. I teoretycznie nie mam teraz gdzie tego kupić. No, a z drugiej strony mam nadzieję, że to przyniesie jakieś rezultaty. Słuchajcie, wczoraj w Niemczech odnotowano, sprawdzę, bo nie chcę powiedzieć głupoty. Tak, miałam rację. Około 1000 zgonów w ciągu doby. I to są statystyki, które przeraziły panią Merkel. I podejmą raczej taką decyzję właśnie dzisiaj we wtorek. Podejmą taką decyzję odnośnie tego lockdownu. No nie fajnie, ale damy radę, prawda, Misiu? Tak? Damy radę? Damy, co? Damy? Damy. A wy dacie? Dacie. Dacie radę? Dacie. No, już trochę podmalowana, słuchajcie. I będziemy sobie dzisiaj z Melanią robić pająka DIY. Z racji tego, że Melasia to jest człowiek, który uwielbia pająki. Ona po prostu wszystko, co Spidey, to jest po prostu jej. Także stwierdziłam, że dzisiaj będziemy starych leginsów. Już pokażę wam. Mam takie karteczki, żeby wyciąć oczy. Tutaj mam pudełeczko, gdzie mam nici i igły. Oczywiście watę, żeby wypchać pająka. Moje stare leginsy, które się przydadzą w końcu. Do tego sznurek, żeby może zrobić mu taki sznurek, żeby można było go ciągać. Oczywiście nożyczki i tutaj coś do malowania, a Melasia się już tu zajęła malowaniem. Tu nie patrzcie, to czeka pranie w kolejce, a my zabieramy się, słuchajcie, do roboty. Pokażę, jaką masz piękną koszulę dzisiaj, Misiu, pokaż. Wow, ślicznie. Także bierzemy się do roboty. Ja od razu mówię, że nie umiem robić takich rzeczy. Mimo, że jestem bardzo manualna, szybko uczę grać się na instrumentach i w ogóle mam sprawne rączki, to powiem wam szczerze, że Melania już zrobiła. To są twoje pająki? Tak. To są Spidey tu. O. To powiem wam, że do takich rzeczy typu szycie, no to nie mam cierpliwości i serca. Dlatego zobaczymy, co z tego będzie, ale przynajmniej się fajnie pobawimy razem. Dobra, może najpierw, Misiu, na początek wytniemy sobie tutaj Spidey'ego z tych leginsów. Czekajcie, gdzieś tutaj zacznę. Dobra, żeby się dostać, po prostu wytnę sobie jakiś taki materiał okrągły w miarę. Takie kółeczko sobie wytnę. To może być byle jak, no bo potem będziemy to zaszywać. O, coś takiego. I to będzie ten jakby brzuszek Spidey'ego, ok? Fajnie? Dobra, to spróbujmy teraz to do środka watę po prostu sobie. No wiecie, o co chodzi. Misiu, ale nie rysuj po ławie, tak? Także muszę to jakoś tak fajnie tutaj założyć, żeby teraz to po prostu w miarę zaszyć. Nie wiem, czy jeszcze tej waty nie wsadzić. Może jeszcze te. Żeby taki był bardziej może grubaśny. Coś takiego. Także idę szyć.
Tak wygląda brzuszek Spidey, tak? O, tutaj zaszyłam to. O, takie coś. No to nie będzie aż takie kształtne, no bo to się tak odkształca tak jak ten. Dobra. I teraz zrobimy mu nóżki. Tak? Tak. Kochani, my już wyjeżdżamy. Gotowe. Płaszczyk, torebkie, adidaski. Misia ma Spidey. Pokaż, jak wyszedł Spidey. Wow. Śliczny. Pokaż, daj do rączki. Mamusi. O, proszę, ma nóżki. Uśmiech, oczka. Wszystko jest, tak? Proszę bardzo. Idziemy. Chodź. Jedziemy, kochani, do ginekologa. I jedziemy jeszcze na miasto, bo musimy wjechać do banku. Wiecie co, a propos banku, jak już jesteśmy, to powiem wam coś, że pamiętacie, jak wam opowiadałam o tej karcie? No, ja jeszcze dzisiaj nie mam karty. To było chyba nawet we wrześniu. Musiałabym sprawdzić. Do tej pory nie wiedzą, czemu ta karta nie przychodzi na mój adres. Inteligentne, co? Także, no ja nie komentuję tego. Dobrze, mamy dwie karty i korzystam tutaj z Adama, bo gdybym miała tylko ja kartę, no to byłoby ciężko. To byłby wielki problem. Melasia już sobie przysypia, a my jedziemy dalej, słuchajcie. Jedziemy dalej. Kochani, o, wyglądam od maseczki tragicznie, ale ja nie o tym, słuchajcie. Jaja, no, miałam do ginekologa na 17.30, a o 19.15 weszłam. Nie komentuję tego. Trudno. Byliśmy jeszcze teraz na szybko na zakupach, a najlepsze jest to, że tyle czasu, bo teraz, wiecie, nie można wchodzić do ginekologa, wiecie, z odwiedzającym, z osobą towarzyszącą, więc Adaś z Melasią byli w aucie tyle godzin. Wyobraźcie sobie, że to nasze grzeczne dziecko, no mama już robi to, no, to trzeba do piekarnika, że to nasze grzeczne dziecko, słuchajcie, siedziało. O 5 byłam, bo byłam wcześniej. No, 2 godziny, słuchajcie, 2 godziny to grzeczne dziecko siedziało w aucie z Adamem i nie zapisnęła ani razu. Także po prostu jej się należy po prostu gwiazdka z nieba. Także kończę, muszę się tylko pożegnać, rozpakowuję, robimy jedzonko, bo ostatni raz z Melasią jadłyśmy rano śniadanie. Tak, pojechałyśmy bez obiadu, bo się śniadaniem najadłyśmy i myślałam, że to będzie chwila, moment. Także kochani, dzięki, że byliście. Do zobaczenia. Cześć.